psychologii ścierają się różne nurty i między innymi psycholodzy nie są do końca pewni, jakiego rodzaju nauką jest psychologia. Czy jest to nauka humanistyczna, czy społeczna, czy też może przyrodnicza. I ta różnorodność poglądów znajduje swoje odzwierciedlenie w badaniach. Dla tych badaczy, dla których idea Darwina, idea ciągłości rozwoju ewolucyjnego jest ważna, no nie do pomyślenia jest prowadzenie badań, w których człowiek staje się takim bytem odizolowanym od innych gatunków, od innych zwierząt. Dla psychologów o orientacji darwinowskiej jest jasne i oczywiste, że życie psychiczne nie powstało nagle, lecz ewoluowało, a co za tym idzie, możliwa i sensowna jest taka analiza porównawcza, w której badamy inne życie psychiczne, inne umysły, zachowanie się innych gatunków i dopiero na podstawie analizy porównawczej wyciągamy ogólne wnioski dotyczące zachowania. Zarówno zachowania eksploracyjne, czyli te, o których możemy z grubsza biorąc powiedzieć, które są motywowane ciekawością, jak i zachowania, które określamy skrótowo zabawą, należą do bardzo takich niestabilnych i trudnych do mierzenia zachowań. Wiąże się to z tym, że trudno jest zdefiniować bardzo taką klarowną gamę bodźców, które wyzwalają takie zachowania. To jest bardzo wyraźna różnica między zachowaniami eksploracyjnymi, zabawą, a na przykład zachowaniami pokarmowymi, czy też zachowaniami seksualnymi, czy też zachowaniami obronnymi, czyli innymi kategoriami zachowań ważnymi dla funkcjonowania zwierząt. O ile w przypadku na przykład zachowań pokarmowych, czy też seksualnych, czy też obronnych, można dobrze zdefiniować pewną klasę bodźców wyzwalających, a także dobrze opisać pewną motorykę wykonywania tych zachowań i w związku z tym dosyć precyzyjnie formułować hipotezy na temat mechanizmów neurologicznych leżących u podstaw tych zachowań, o tyle w przypadku zabawy i eksploracji zadanie mamy utrudnione, bowiem gama bodźców, która wyzwala te zachowanie, jest niezwykle szeroka i trudno jest zdefiniować dobre, precyzyjnie parametry tych bodźców, które skutecznie wyzwalają takie zachowanie. Są to zachowania, które etologowie nazwaliby nierytmicznymi. To są zachowania, które przejawiają, są wykonywane, zwierzęta prezentują te zachowania w bardzo różnych, niepowtarzalnych warunkach. Trudno jest wyznaczyć rytm czasowy tych zachowań. Mało tego, ontogenetyczne prawidłowości rządzące tymi zachowaniami są bardzo różne u różnych gatunków. Są to zachowania, które są dla nas bardzo interesujące, bowiem w nich skupia się prawdopodobnie najbardziej ludzka cecha zachowania się zwierząt w ogóle, mianowicie plastyczność. Plastyczność, związek tych zachowań z uczeniem się, ze zdobywaniem informacji o otaczającym świecie. Jednym z pierwszych pytań badawczych, które stawiano u zarania badań nad eksploracją, nad ciekawością, było pytanie o to, jak silny jest to motyw, jak silny jest to proces motywujący zachowanie. I posłużono się w badaniu tego zjawiska metodą obstrukcji, która w tym konkretnym przypadku polegała na tym, iż zwierzę laboratoryjne, szczur, miało możliwość eksplorowania, badania nowego, nieznanego mu labiryntu. Ta możliwość była jednak okupiona pewną przykrością. Mianowicie do tego labiryntu trzeba się było dostać przez pomieszczenie, w którym podłoga podłączona była do prądu elektrycznego. Nie był to prąd silny, ale generował doznania bólowe, doznania awersyjne. Okazało się, że dla szczurów nie jest to żaden problem. Bardzo zdecydowanie przekraczały one tą awersyjną strefę, aby móc eksplorować labirynt. Kiedy prowadzimy analizę porównawczą zachowania się szczurów, ale także ssaków naczelnych i w tym człowieka, widzimy, że obraz prezentowany przez te zwierzęta, w tym także człowieka, jest bardzo podobny. Aby zaspokoić naszą ciekawość, jesteśmy w stanie bardzo wiele znieść. Jesteśmy w stanie czasami znieść ból, jesteśmy w stanie wykonywać bardzo ciężką pracę. Wiele badań prowadzonych na różnych gatunkach zwierząt pokazało, że ta gotowość do ponoszenia ofiar, do
inwestowania znacznego nakładu pracy w imię zaspokojenia ciekawości jest ściśle związana z poziomem wyrafinowania, złożoności życia psychicznego. Im wyższy poziom funkcjonowania życia psychicznego, tym większe ofiary jesteśmy w stanie ponosić w imię zaspokojenia ciekawości, w imię zdobywania informacji o świecie. Prześledzimy teraz, jak wygląda doświadczenie, którego celem jest pomiar zachowań eksploracyjnych zwierząt przy zachowanej niskiej stresowości tego doświadczenia. Przy tym, żeby zwierzę nam się nie bało, nie prezentowało zachowań związanych z lękiem. Osiąga się to poprzez systematyczne przyzwyczajanie zwierzęcia do określonych warunków doświadczalnych. Przyzwyczajanie, czyli po prostu wprowadzanie zwierzęcia do tego pomieszczenia, tak aby mogło ono swobodnie to pomieszczenie zbadać, obejrzeć, obwąchać, zeksplorować. Robi się to na ogół w taki sposób, żeby osiągnąć standaryzację warunków doświadczenia. Standaryzację, czyli pewną powtarzalność, ujednolicenie warunków prowadzenia doświadczenia. Jednym z takich prostych środków tej standaryzacji jest wprowadzenie czegoś, co nazywamy transporterkiem, czyli takiego pudełka, do którego najpierw wprowadzamy zwierzę doświadczalne, w którym ono przebywa, zanim znajdzie się w klatce pomiarowej, a które umożliwia zwierzęciu podjęcie decyzji. Mianowicie, będzie eksplorować, czy też nie. Chowaj ogon, widzicie Państwo, to jest szczur, który już bardzo wiele razy był w doświadczeniu, w związku z tym on się w ogóle nie boi i on od razu chce wyjść na otwartą przestrzeń. Wprowadzamy zwierzę do klatki pomiarowej i rozpoczynamy rejestrację zachowania. Proszę zauważyć, że ta klatka ma określoną konfigurację. Szczur, którego w tej chwili obserwujemy, takie ustawienie klatki znał kiedyś. To nie jest zwierzę, na którym aktualnie prowadzimy doświadczenie i w tej chwili sobie to ustawienie klateczki przypomina. Cechą charakterystyczną zachowania się tego konkretnego szczura jest to, że jest on nieco spowolniały ruchowo. Taka powolność w ruchach sygnalizuje, iż zwierzę to nie jest wolne od napięcia o charakterze lękowym. Jednak mimo wszystko trochę się tej sytuacji doświadczalnej przestraszył, co może być związane ze specyfiką tej sytuacji. Mianowicie jest światło nieco mocniejsze niż zwykle to w tych doświadczeniach wygląda. Szczur przez jakiś czas nie brał udziału w doświadczeniach. Nie jest to szczur, o którym możemy powiedzieć, że jest to szczur całkowicie wolny od lęku, aczkolwiek proszę zauważyć, że nie jest to szczur wyhamowany. Ruchowo nie jest to lęk, który zwierzę paraliżuje i uniemożliwia mu podjęcie czynności eksploracyjnych. Prowadząc doświadczenie w taki sposób, osiągamy pewien poziom wyjściowy, wyznaczamy pewien poziom aktywności zwierzęcia, który możemy traktować jako poziom porównawczy. Otóż wtedy, kiedy zwierzę jest całkowicie przyzwyczajone do takiego właśnie ustawienia tej klatki, możemy zacząć wprowadzać zmiany. Zmiany mogą polegać na przykład na tym, że zmieniamy charakterystyki poszczególnych części klatki, nie zmieniając charakterystyk samych części. Innymi słowy, to mogą być nadal strefy, w której będą dwa tunele, w której będą cztery tunele z jednym takim większym, w takim samym ustawieniu oraz transporter, tylko w innej kolejności. No na przykład mogą być te skrajne strefy zamienione stronami. Okazuje się, że szczury to bardzo precyzyjnie wychwytują. Może także zmienić się charakterystyka samych stref. Aranżacja tych tuneli może być inna. Proszę zauważyć, zwierzę, które w tej chwili oglądamy, schowało się do tego transporterka. To jest sygnał, że sytuacja, w której przeprowadzamy to doświadczenie w takich warunkach, jakie panują podczas nagrywania, czyli wtedy, kiedy światło jest nieco silniejsze niż to zwykle bywa. Mało tego, ja siedzę przy tej klatce i tutaj coś Państwu opowiadam, to nie są warunki komfortowe dla szczura oczywiście i to wpływa na zachowanie.
Jakiego rodzaju zmiany, wracając do głównego wątku, możemy zaobserwować wtedy, kiedy wprowadzamy manipulację? Możemy zaobserwować zmiany, które świadczą nam o reakcji emocjonalnej, czyli na przykład mogą być to reakcje obronne, charakterystyczne dla szczura, które świadczą nam o przeżywanym stresie, na przykład tak zwane znieruchomienie jest charakterystyczną cechą zachowania małych gryzoni, zdolność do takiego znieruchomienia. My także mamy w naszym zachowaniu taką reakcję w odpowiedzi na nagły stresor, na nagłą, niespodziewaną zmianę. W trakcie doświadczeń, w których zapewniamy zwierzęciu w pełni komfortowe warunki, polegające między innymi na tym, że w klatce jest subiektywna ciemność. Subiektywna ciemność, czyli światło czerwone, takie, którego prawie szczur nie widzi, czyli on tam jest właściwie w takim półmroku. Jest zachowana całkowita cisza. Zwierzę jest jeszcze bardziej aktywne, prezentuje znacznie większą złożoność zachowań eksploracyjnych. Często zdarza mu się, że biega, skacze, różne czynności wykonuje. Jakiego rodzaju wyniki możemy przy tego rodzaju pomiarze osiągnąć? Między innymi, podaję to jako przykład, jedną z ciekawszych hipotez dotyczących eksploracji była hipoteza mówiąca o tym, że na skutek nowości zwierzę uruchamia taki niezorganizowany, dyfuzyjny wzór aktywności. Taka aktywność rozproszona, wszystkiego po trochu. Ta hipoteza brała się z takiego założenia, że oto zorganizowanie zachowania, ukierunkowanie na źródło określonych bodźców bierze się z procesu uczenia, że właśnie w wyniku takiej dyfuzyjnej aktywności zwierzę natrafia na różnego rodzaju zdarzenia środowiskowe i te dopiero na zasadzie właśnie prawa efektu w wyniku procesów uczenia ukierunkowują dalszą aktywność zwierzęcia. Na pewno w jakimś stopniu tak jest, ale bardzo tego typu wizja zniekształciła na dłuższy czas nasze rozumienie zachowań eksploracyjnych. Okazuje się bowiem, kiedy wyeliminujemy napięcie emocjonalne, wyeliminujemy stres, że zwierzę nie uruchamia dyfuzyjnej, niezorganizowanej aktywności wtedy, kiedy napotyka na nowość. Przeciwnie, organizuje swoje zachowanie wokół źródła nowości. Właśnie przy takim pomiarze mogliśmy wykazać, że szczur nie reaguje pobudzeniem niespecyficznym na to, że coś się zdarzyło w kamerze, w klatce doświadczalnej, ale przeciwnie, przystępuje do bardzo systematycznego badania źródła nowości. Mało tego, okazało się, że są pewne kategorie nowości, które są dla szczura ważniejsze niż inne. My wiemy dzisiaj ponad wszelką wątpliwość, że szczury nieźle widzą. I wiele badań w kilkudziesięcioletniej historii, nawet stuletniej historii szczura laboratoryjnego w psychologii, dzisiaj należałoby poddać reinterpretacji, bowiem ich przeprowadzenie opierało się na założeniu, że szczur źle widzi. On widzi lepiej niż sądziliśmy. Wiemy, że potrafi różnicować bardzo złożone wzorce wizualne, ale to nie zmienia w niczym faktu, że on jest niezainteresowany tymi wzorcami. W tej klatce doświadczalnej prowadziliśmy takie badania, w których analizowaliśmy reakcję na nowość szczurów. Nowość, która polegała na zmianie wzorca wizualnego wyświetlanego na ekranie komputera. Okazało się, że szczury widzą zmiany, ale są nimi niezainteresowane. Podczas gdy niewielka zmiana w przestrzennej organizacji tej klatki powoduje wielkie zainteresowanie, wielki wysiłek eksploracyjny szczura, wysiłek ukierunkowany na rozpoznanie, zaktualizowanie mapy poznawczej tego terenu. Innymi słowy, pewnym nakładem pracy związanym z koniecznością prowadzenia długotrwałych doświadczeń, udaje się uzyskać rzecz niezwykle ważną. Udaje się uzyskać rozdzielenie reakcji na nowość oraz reakcji emocjonalnej. Coś, co zahamowało wiele badań. Coś, co prowadziło do utożsamiania nowości ze stresorem. No, wreszcie jest za nami i możemy w nieco bardziej pracochłonny sposób, ale jednocześnie w sposób bardziej trafny,
badać zjawisko ciekawości, ja bym się nie zawahał nawet powiedzieć, ciekawości poznawczej u zwierząt wyższych.